But singing in the dead of night. Boom, boo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, boo, doo, boom, boo, doo. For your life. Boom, boo, doo, boom, boo, doo. But you will hold wings and learn to fly. Boom, boo, doo, boom, boo, doo. For your life. Boom, boo, doo, boom, boo, doo. But you will hold wings. Na początku roku 1807, po krwawych starciach m.in. pod Pruską Iławą, Ostrołęką i Jonkowem, nastąpiło zaprzestanie działań wojennych między Francją a Rosją i resztkami armii pruskiej. Nie oznaczało to bynajmniej końca wojny. Obie strony wykorzystywały czas na uzupełnienie swoich strat i szykowały się do wiosennych rozstrzygnięć. Bitwa pod Heilsbergiem, czyli Barkiem Warmińskim, stoczona 10 i 11 czerwca 1807 roku, była jednym z najkrwawszych wydarzeń całej wojny Napoleona z czwartą koalicją antyfrancuską. Wojny, która toczyła się w latach 1806-1807. Obie strony uczestniczące w tej bitwie starły się tutaj na przedpolach obozu ufortyfikowanego, pozycją retranche, jak to określają źródła, którą przygotowali Rosjanie wiosną 1807 pod nadzorem naturalizowanego w Rosji szkockiego inżyniera Reni. Obóz ten miał być takim refugium w razie niepowodzenia. Generalnie Bennigsen, naczelny dowódca wojsk koalicyjnych, zamierzał zniwelować przewagę sił francuskich przez zniszczenie jednego lub dwóch korpusów, konkretnie przede wszystkim 6. Korpusu Marszałka Neya. Jednakże manewr ten się nie powiódł, wojska rosyjsko-pruskie wycofały się na pozycję lidzbarską i zostały tam zaatakowane najpierw z powodzeniem, potem z krwawą porażką przez wojska francuskie. Jako że po drugim dniu bitwy Rosjanie zdecydowali się na odwrót, bojąc się oskrzydlenia, strona francuska uznała to za swój sukces, mimo że straty poniosła nieco większe. Natomiast obie strony przyznawały się do zwycięstwa. Odzwierciedlone to zostało na paryskim łuku triumfalnym w postaci nazwy Heilsberg, jaka jest tam wyryta, a z kolei strona rosyjsko-pruska nazywała to własnym zwycięstwem. Postawiono pomnik czarnych huzarów pruskich, jednych z największych bohaterów tej bitwy. Nadawano sobie po obu stronach wysokie odznaczenia. Bitwa stoczona została na pozycji położonej na lewym brzegu Łyny, mimo iż główna pozycja została przygotowana na prawym, tutaj gdzie się obecnie znajdujemy. Tutaj znajdowały się najpotężniejsze fortyfikacje, tutaj wiodła najprostsza, najlepsza droga z dobrego miasta do Lidzbarka Warmińskiego. No, chcąc zaskoczyć przeciwnika, Napoleon poszedł lewym brzegiem przez Łaniewo. Tam niestety trochę się wkopał, bo była tam tylko jedna wąska droga, przez którą kolejno musiały się przeciskać kolejne francuskie korpusy. Dlatego też one kolejno wchodziły do walki, a Rosjanie starali się je kolejno powstrzymywać. Krwawy bilans bitwy lidzbarskiej to około 21 tysięcy zabitych i rannych po obu stronach, przy czym ze wskazaniem na jakieś 12 po stronie francuskiej i 9 po stronie rosyjsko-pruskiej. Bitwa pod Lidzbarkiem nie rozstrzygnęła wojny, natomiast wymusiła dalszy odwrót wojsk rosyjsko-pruskich na linię Pregoły. Po drodze próba rozbicia jednego kolejnego korpusu, czyli korpusu Lanna, podjęta przez Rosjan, zakończyła się wciągnięciem do walki z jednej strony całej armii rosyjskiej, z drugiej strony całej armii francuskiej niemal. Bitwa pod Frydlandem 14 czerwca, 4 dni po Heilsbergu, zakończyła się już taką konkretną porażką strony koalicyjnej. W rezultacie uruchomiło się stronnictwo antywojenne w obozie rosyjsko-pruskim, na którego czele stał sam brat cara, książę Konstanty Pawłowicz. Mimo rad kilku generałów, w tym na przykład Barclaya de Tolly, że wojna może być kontynuowana, obawy o to, że wybuchną jakieś rozruchy wśród Polaków w zaborze rosyjskim, skłoniły stronę rosyjską cara Aleksandra do podjęcia negocjacji z Napoleonem. Za plecami, ponad głową swojego pruskiego sojusznika. Paradoksalnie w wyniku tej wojny na warunkach traktatu tylżyckiego zawartego 7 i 9 lipca 1807 roku Rosja, państwo pokonane w tej wojnie, zyskała nawet skrawek terytorium. No, na ironię zakrawa fakt, że było to terytorium pruskiego sojusznika, czyli obwód Białostocki. Napoleon podczas kampanii 1807 roku przebywał m.in. na zamku w Ostródzie. Stąd rządził cesarstwem.
i wydawał dekrety. Znany jest obraz przedstawiający Napoleona użyczającego łask mieszkańcom Ostródy oraz inny ukazujący obóz francuski rozbity w okolicach miasta. Pałac Królewski we Wrocławiu był z kolei siedzibą przeciwnika Napoleona, króla Prus, Wilhelma II. Można tu zobaczyć zrekonstruowane apartamenty królewskie. Podczas kampanii 1806-1807 król ewakuował się do Kłajpedy i tam oczekiwał rozstrzygnięć w wojnie z Napoleonem. Mamy Hannibala, przekraczanie Alp ze słoniami. I co? Ci żołnierze żyli zawsze tak samo. Z dala od sztabu, blisko kuchni. Każdy żołnierz myśli nie o wygranej bitwie, nie o chwale swojego dowódcy. Żołnierz się stara przeżyć. Robi, co do niego należy, ale zawsze z takim nastawieniem, żeby zminimalizować ryzyko, a zwiększyć. Tak jak tu możemy zobaczyć swoją przyjemność. Ogniseczko, kiełbaseczka, markietanki. To jest po prostu zwykłe żołnierskie życie. Niezależnie, 2000 lat temu czy teraz. Zawsze tak samo. Należę do grupy rekonstruującej 33 Pułk Piechoty Liniowej. A moje zadanie to jest być pojedynczym żołnierzem. Pojedynczy żołnierz musi umieć zrobić w prawo zwrot, w lewo zwrot, musi umieć strzelać ze swojej broni etatowej i ma słuchać swojego przełożonego. Zwykle kaprala i kolejnych wyższych przełożonych. I taka jest moja rola. Idę, stawiam się. To generałowie, pułkownicy, to oni myślą o przebiegu bitwy. Ja po prostu wykonuję rozkazy. Byłem w Porcji, byłem pod Austerlitz, a przedtem ćwierć wieku po prostu byłem żołnierzem. I nic nie rekonstruowałem. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś będzie odtwarzał naszą historię. O, na sobie. Proszę bardzo. Ładownica. Otwieramy ładownicę. Kolejna klapka. W środku ładunki do broni czarnoprochowej. Czarny prąd. Tu otrzymamy różne narzędzia ułatwiające nam współpracę z naszym karabinem, z naszym muszkietem, tak? On, broń czarnoprochowa ładowana odprzodowo, często marudzi, często kaprysi. Trzeba sobie z nią dawać radę i tam mamy narzędzia do tego. Po lewej stronie tak. Narzędzie bardziej użytkowe niż bojowe. Ale chyba mimo tego nikt by się nie chciał z nim spotkać w boju. I na tym samym pasie bagnet do muszkietu. O, to jest frak. Frak. Myślę, że najważniejsze w tym fraku są kolory. W tamtych czasach nie znano jeszcze kolorów, funkcji kolorów maskujących. I ważniejsze było jednolitość kolorów, żeby te określały, w jakiej jesteśmy armii, po czyjej stronie i w jakiej roli występujemy. Czy jesteśmy nadjerem, wołtyżerem, kim tam jeszcze, oczywiście funkcji było pełno. Kolory munduru, szczegóły munduru, wszystko to nam mówi. W rekonstrukcji nie jest najważniejsze, czy konkretnie mój pułk walczył, czy nie. Ważne, żeby poczuć ducha tamtej epoki, żeby powąchać tych czasów minionych. Często jest tak, że ludzie mówią, dobrze to już było, a ja mówię, właśnie dlatego tam wracamy. Oczywiście czasów minionych nie przywrócimy, nie odwrócimy historii, nie da się tam wrócić, ale można chociaż powąchać to co było kiedyś. Poudawać i przez chwilę poczuć się tym kimś, kim naprawdę nie mamy szansy w prawdziwym życiu być. Ale mamy kilka razy w roku, te swoje 2-3 dni,
gdzie odlatujemy, no, odlatujemy. Lubię ten klimat, dyscyplinę, zjebkę. Coś się nie podoba, przychodzi kapral szybko, krótko, tak, tak, tak. Oby nie był pijany. A poza tym mam tu swoją latorośl i to jest sposób na spędzanie czasu razu. Nie musiałem całego swojego czasu poświęcać ojczyźnie, armii. Mam czas teraz na wychowywanie swojego smyka. Również krwawe starcie miało miejsce pod Pruską i Ławą 7 i 8 lutego 1807 roku. Była to największa bitwa zimowej kampanii w Prusach Wschodnich i jedno z najbardziej krwawych starć w epoce napoleońskiej. Bitwa stoczona została w dużej mierze podczas zamieci śnieżnej i przyniosła ogromne straty obu walczącym stronom i pozostała nierozstrzygnięta. Bitwa składała się w głównym dniu, 10 czerwca, którego właśnie 210. rocznica przypada dziś. Bitwa rozegrała się w dwóch fazach. Jedna na polach Bobrownika, Długołęki, Laudy, a druga na samych Szańcach podlitwarskich. Więc obie te fazy będą w jakiś symboliczny sposób tutaj zainscenizowane. Oczywiście nie z udziałem dziesiątek tysięcy uczestników, bo tylu nas nie ma. Czyli w jakiś symboliczny sposób zostanie to odtworzone. Najpierw te walki wstępne za Miedzą, potem sama walka o Szańce. Są przeprowadzane 3 ataki przez stronę francuską. My natomiast będziemy kontratakowali. Mamy do dyspozycji po obu stronach kawalerię i można rzec, damy sobie radę na pewno. Historia w każdym razie, mimo że jest nas mniej, a w bitwie była to armia liczniejsza, rosyjsko-pruska, no nie zdobyto tych Szańców i dzisiaj też nie będą one zdobyte. Znajdujemy się tutaj na miejscu, na pozycjach, gdzie bitwa miała się odbyć, ale się nie odbyła. Natomiast robimy rekonstrukcję i scenizację w tym miejscu, dlatego że teren ten należy do miasta i możemy tutaj poczynić pewne inwestycje strukturalne, no takie na przykład jak wykopane szańce, jak zbudowane ziemianki, czy karczmy i inne obiekty, piece gliniane, zagrody dla koni. Chcemy, korzystając z tego, ten teren już będzie do naszej dyspozycji najprawdopodobniej, te infrastrukturę rozbudowywać, a imprezę samą czynić no, organizacyjnie coraz lepszą. Wileński Pułk Muszkieterski sformowany w roku 1806 po raz pierwszy brał udział w bitwie pod Pułtuskiem 26 grudnia 1806. Natomiast tu również uczestniczył w ostatniej fazie bitwy 10 czerwca, kiedy przyłączył się do kontrataku umożliwiającego odparcie ostatniego szturmu francuskiego na Szańce, nocnego ataku marszałka Lannes. To jest mundur rosyjskiego oficera piechoty, konkretnie majora. No jest w tej chwili dość ciepło, w związku z tym przed bitwą jeszcze jestem niedopięty. Będzie troszkę zapięte na ostatni guzik, będzie ryngraf, są galony odzwierciedlające w ogóle oficera. Ryngraf pokazuje sobie, że jest to major. Major Pietrow dowodził pułkiem wileńskim. No, kapelusz oficerski oczywiście. Na mocy traktatu w Tylży 7 lipca 1807 roku utworzono podległe Francji Księstwo Warszawskie. Polacy bili się po obu stronach. Służyli oni w armii rosyjskiej i pruskiej. Słynny był pułk konnopolski, utworzony na wzór dawnej kawalerii narodowej. Polacy po stronie francuskiej w sile dywizji czynnie wspierali działania Francuzów, mimo że nie zdążyli na czas na bitwę pod Lidzbarkiem Warmińskim. To 4 dni później, pod Frydlandem, pokazali swoją wartość bojową. Letnia kampania 1807 roku rozpoczęła się 5 czerwca o godzinie 3 rano, kiedy wojska rosyjskie nagle zaatakowały oddziały marszałka Michela Neya pod Dobrym Miastem. Generał Bennigsen, dowódca armii rosyjskiej, miał nadzieję zaskoczyć armię Neya z nienacka. Z 50 tysiącami rosyjskich żołnierzy zaatakował 17-tysięczny korpus Neya, który znajdował się daleko z przodu. Ale marszałek Ney to postać, która miała niezwykłą zdolność do reagowania na tak nadzwyczajne sytuacje. Postawił cały swój oddział w stan gotowości i w bohaterskiej walce wytrwał 2 doby. Pomimo faktu, że bitwa była nierówna,
18 tysięcy Francuzów przeciwko 50 tysiącom Rosjan udało mu się zatrzymać armię rosyjską. Umożliwiło to Napoleonowi skoncentrowanie wszystkich swoich wojsk i natychmiastowe przystąpienie do kontrataku. 7 czerwca Bennigsen dowiedział się o tym i zaczął się natychmiast wycofywać. 10 czerwca dywizje Napoleona zaatakowały armię Bennigsena na pozycji pod Heilsbergiem. Ale ponieważ były to tylko oddziały pierwszej linii, nie udało się im przebić pozycji Bennigsena. Napoleon planował zaatakować następnego dnia. Ale rosyjski generał nie kontynuował. Wycofał się wzdłuż prawego brzegu rzeki Łyn w stronę Królewca. I tu przy odwrocie na Królewiec 13 czerwca dotarł do miasta Friedland. 14 czerwca wojska rosyjskie zaczęły przeprawiać się przez rzekę Łyn. Ale tego samego dnia rano duża część armii rosyjskiej zaatakowała stosunkowo niewielką grupę francuskich wojsk podchodzących pod miasto. Bennigsen miał nadzieję zmiażdżyć korpus rezerwowy marszałka Lana, ale genialna obrona jego korpusu pozwoliła dotrzeć Napoleonowi na pole bitwy w zaledwie kilka godzin, prawie całą armią. Rano 10 tysięcy Francuzów broniło się przed 40 tysiącami Rosjan, a w południe na polu walki było już 80 tysięcy Francuzów i 70 tysięcy Rosjan. Napoleon dostrzegł, że wojska rosyjskie przyparte zostały do rzeki Łyny i wydał rozkaz ataku marszałkowi Neyowi. O 17 oddziały gwardii dały salwę, co oznaczało, że jest to sygnał do ataku, i oddziały marszałka Neya zaatakowały Friedland. To był Desperazgi. Jeden z najlepszych francuskich marszałków, Ney, uderzył na jednego z najlepszych rosyjskich generałów, Bagrationa. To była zażarta walka. Neyowi udało się przedostać do Friedlandu, wziąć miasto i przedostać się do mostów. Ostatecznie armia rosyjska została przyparta do rzeki Łyny, a reszta armii francuskiej przeszła do ofensywy i wkrótce cała armia rosyjska została zepchnięta do rzeki. Bitwa pod Friedlandem zakończyła się całkowitym zwycięstwem Napoleona. Armia rosyjska straciła łącznie 20 tysięcy żołnierzy, zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Armia francuska wisiała jej na ogonie i 18 czerwca armia rosyjska została przyparta do rzeki Niemen i mogła zostać całkowicie zniszczona. Jednak został wysłany adiutant z propozycją rozejmu. Napoleon przyjął zawieszenie broni, w wyniku czego zaczęły się rozmowy pokojowe. 25 czerwca Napoleon i cesarz Aleksander spotkali się w Tylży i podpisali traktat. Armia francuska doby napoleońskiej składała się z gwardii oraz z oddziałów liniowych. W skład gwardii wchodziła piechota, kawaleria i artyleria. Najbardziej zasłużeni, odznaczeni żołnierze, przebywszy wiele kampanii, przechodzili do gwardii. Była ona w wielu bitwach używana rzadko i wchodziła do bitwy tylko w decydujących momentach. Najbardziej znanym gwardzistą napoleońskim był kapitan Jean Roche Cognier, którego pamiętniki opisują kampanie napoleońskie z osobistego punktu widzenia. Nazywam się Georgi Istomin. Reprezentuję wojskowo-historyczny klub Czarni Huzarzy z miasta Moskwy. Ruskiej imperatorskiej armii perioda epoki napoleońskich wojen. Nasz pułk przedstawia pułk aleksandryjskich huzarów, który wchodził w skład wojsk rosyjskich z okresu wojen napoleońskich. Tutaj, na historycznym miejscu bitwy pod Friedlandem, występuje w roli głównodowodzącego armii rosyjskiej. Ruskiego oficera kawalerii, odpowiednio szlapa z plumażem. Ubrany jestem w oficerski płaszcz rosyjskiego oficera kawalerii. Na głowie mam kapelusz z pióropuszem. Nasz klub reprezentowany jest tutaj jeszcze przez jednego przedstawiciela naszego oddziału z Rygi, który występuje w stroju huzara aleksandryjskiego pułku. Przedstawicielem naszego filiału z города Риги будет
konnym stroju gusara aleksandryjskiego pułka. To miejsce jest istotne dla naszego pułku, gdyż tu pułk aleksandryjskich huzarów dokonał wielkiego wyczynu podczas kampanii w 1807 roku. W końcowej fazie bitwy pod Frydlandem mosty były już spalone przez wycofujące się wojska i rosyjska kawaleria musiała znaleźć brud, aby przetransportować dział. Na północ od Frydlandu szczęśliwie brud został znaleziony, a broń została przetransportowana. Za wyczyn ten aleksandryjski pułk huzarów został oznaczony w odpowiednich rozkazach i pozostał w pamięci naszych generałów. Od dawna zajmuję się rekonstrukcją historyczną, około 25 lat. A od 2002 roku prowadzę klub aleksandryjskich huzarów. I nasz klub bierze udział w prawie wszystkich historycznych rekonstrukcjach, które odbywają się zarówno w Rosji, jak i za granicą. W szczególności jest to bitwa pod Smoleńskiem, Borodino, Małojarosławcem oraz nad rzeką Berezyną na Białorusi. Również jeździmy do Europy. Uczestniczymy w rekonstrukcjach bitew pod Waterloo, Austerlitz oraz pod Lipskiem, a także na innych polach bitew różnych kampanii napoleońskich. W samym Prawdińsku, w dawnym Frydlandzie, znajduje się bratnia mogiła żołnierzy rosyjskich oraz pomnik poległego w bitwie generała Mazowskiego. Można tu również zobaczyć pomnik Michaiła Kutuzowa, bohatera wojny ojczyźnianej z 1812 roku. W Bagrationowsku, dawniej pruskiej Iławie, znajduje się krzyż prawosławny postawiony ku czci rosyjskich żołnierzy poległych w bitwie. W nieodległym Domnowie również stoi monument ku czci żołnierzy rosyjskich. W bitwie pod pruską Iławą działania Rosjan czynnie wspierał pruski korpus Lestoksa, co upamiętnia neogotycki pomnik niedaleko miasta. Przedstawiamy tu bitwę nie całą, ale symbolicznie. Zbudowaliśmy makietę miasta Frydland. Postaramy się zrobić to tak, żeby publiczność była zadowolona. Oczywiście z setką ludzi trudno przedstawić to, co było na polu bitwy, gdzie było 150 tysięcy osób, ale będziemy starać się, żeby to było interesujące i poglądowe widowisko, żeby widzowie mogli przynajmniej zobaczyć nasze stroje, aby usłyszeli i zobaczyli historię tej bitwy. Moja rola to rola marszałka Neya, najważniejszej postaci w bitwie pod Frydlandem. Marszałek Ney to ten, który zadecydował o tej bitwie i o tym zwycięstwie. W mieście, w jednym z budynków, wisi obraz, którego jestem inicjatorem, na którym przedstawiony został marszałek Ney i bitwa pod Frydlandem. Na tym obrazie wjedzie on do ataku swoje wojska w kierunku kościoła we Frydlandzie. Mój mundur to mundur generała dywizji armii Napoleona, ale w zasadzie mundur marszałka i mundur generała nie różniły się zbytnio. Odróżniały te dwa typy mundurów drobne części obszycia. Dlatego też z grubsza rzecz biorąc, nawet dobry znawca nie będzie w stanie odróżnić, gdzie znajduje się generał dywizji, a gdzie marszałek. Dlatego dla ludzi, którzy będą na tym widowisku, będę przedstawiać marszałka Neya. W Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu można zobaczyć wiele pamiątek po czasach napoleońskich. Oprócz portretu Adama Mickiewicza jest tu m.in. czako Szwoleżera Gwardii oraz portrety i rzeźby samego Napoleona i wiele innych cennych przedmiotów. No, a...
Ubrany jestem w polowy strój oficera aleksandryjskiego pułku huzarów, którym mógł poruszać się po obozie lub jeździć w tym stroju, dowodząc wojskami. Jest to surdut oficerski, który został wprowadzony w 1807 roku dla oficerów wszystkich jednostek kawalerii. Kapelusz z pióropuszem uważany był za symbol oficera. Oficer wyróżniał się jedynie tym, że zamiast białych sznurów posiadał sznury srebrne lub złote oraz guziki w zależności od przynależności płac. Umundurowanie wyróżniało się bikornem z pióropuszem. Na mundur składał się również mętyk, dolman oraz szabeltas. Szabeltas to taki schowek, w którym można było umieścić raporty i dostarczyć je do miejsca przeznaczenia. Umundurowanie przedstawiało się kiwer z sultanem, mętyk, dolman, czekciry. Huzarski oficer miał również rapcie, czyli sznury do trzymania szabli z pochwą. Pistolety umieszczone były w olstrach przy siodle konia. Dzisiaj więc będzie można zobaczyć w pełni cały ekwipunek huzara pułku aleksandryjskiego na polu bitwy. Huzarski oficer miał ledunoczną pierwieś, to taka niebalsza sumeczka na pierwieś. Czasy napoleońskie to oczywiście głównie romantyczne wojny. To ostatnie wojny, które prowadzone były według reguł rycerskich, kiedy starano się nie prowadzić walk podczas zimy, kiedy żołnierze z przeciwnych armii walczyli dziś, a jutro, gdy ogłoszony został rozejm, mogli oni wtedy usiąść razem przy stole i pić piwo. To czasy, gdzie oficerowie i żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli, nie byli narażeni na jakiekolwiek prześladowania i ograniczenia, lecz na odwrót, byli gośćmi w obozie zwycięzcy. Po tym czy innym przyczynom, które wzięte w plen, nie считали się. To także epoka, gdzie utrzymana była rycerska postawa wobec kobiet. Dlatego prawdopodobnie to wszystko przyciąga w pierwszej kolejności. I oczywiście romantyzm, kiedy można siedzieć na koniu, a razem z tobą, twoi towarzysze broni, idziemy razem do ataku. Takie uczucie wydaje się być wspaniałym. To jest to, czego brakuje dziś w życiu codziennym. Była to pierwsza epoka, która pojawiła się w Rosji masowo. Wszystko zaczyna się z młodości, z tych książek, które czytamy i z tych filmów, które oglądamy. Być może dlatego też było to potężną przesłanką, żeby zająć się właśnie tą epoką. Наверное, вот это является наиболее таким сильным посылом вот к тому, чтобы было заняться вот этой эпохой. Podczas obchodów bitwy pod Wryglandem, oprócz inscenizacji samej bitwy, złożono również kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi walki. Pokój w Tylży nie okazał się trwały. 5 lat później oba mocarstwa, Francja i Rosja, znowu stanęły naprzeciw siebie w boju. Tym razem górą byli Rosjanie. Kampania rosyjska okazała się zgubna dla samego Napoleona i była początkiem jego końca w